Sponsorem programu są Militaria. .pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale PL, a dzisiaj naszym gościem Mateusz Le, Ekonomia Rosji. Witam cię serdecznie, Mateusz. Witam cię Mateusz, witam serdecznie naszych widzów. Gorąco również pozdrawiamy Pawła Erzewskiego, twórcę Ekonomia Rosji. Masę ciekawych informacji dotyczących właśnie rosyjskiej gospodarki znajdziecie na ich stronie, a link do strony znajdziecie w opisie. Mateusz, konflikt ukraińsko-rosyjski schodzi nieco z pierwszych stron gazet. Mało informacji dociera, zarówno tych frontowych, bardziej takich, bym powiedział, mamy informacji więcej około politycznych. No ale jeżeli ty jesteś z nami... Porozmawiamy o stanie rosyjskiej gospodarki. Informacje o rublu nie są zbyt optymistyczne, ale znowu gdzieś pojawiają się, zarówno w rosyjskiej, ale także zachodniej prasie, że jednak ta gospodarka jeszcze jakoś stoi. Jak to wygląda? Stoi, stoi i będzie stała. To znaczy, e, są dwa elementy, na które można w tym momencie podzielić rosyjską gospodarkę budżet który w tym momencie się poprawia, i zaraz o tym opowiem oraz społeczeństwo, któremu się pogarsza. I o tym też za chwileczkę możemy rozwinąć. Jeżeli chodzi o budżet, ostatnie informacje z Ministerstwa Finansów rosyjskiego są pozytywne dla Rosji, ma to związek z tym, że no niestety ropa drożeje i wpływy z ropy. Do budżetu są wyższe, dodatkowo są przeliczane w rublach, które się osłabiły, a więc dolar przeliczony na rubla daje nam wyższy wpływ do budżetu. W tym momencie deficyt, o ile dobrze pamiętam ostatnie dane, zmniejszył się do niecałych 20 miliardów dolarów, gdzie w styczniu mieliśmy już 29, później było ponad 30 i. Gdyby było tak dalej, to spokojnie zakręciliby się około 100 miliardów, natomiast w tym momencie jest to w lepszej kondycji niż nawet w styczniu. Natomiast to nie oznacza, że w gospodarce rosyjskiej dzieje się dobrze. Wpływy do budżetu wzrosły głównie dzięki wpływom z wpływom wewnętrznym to jest z podwyższenia podatków opłat i kar oraz z wyższych wpływów z VAT-u. Wyższy wpływ z VAT podatek VAT nie został podniesiony, a wpływy są, o ile dobrze pamiętam, ostatnie liczby było to 26% wyższe wpływy z VAT, oznacza to nic innego jak albo konsumpcja wewnętrzna się bardzo poprawiła, a się nie poprawiła, bo mamy dane, że się wręcz pogorszyła, albo niestety ceny poszły w górę, no i tu te wpływy po prostu, no wady jest wyższy, bo cena produktu jest wyższa, więc mamy coś takiego, mamy sytuację też taką, że osłabiony rubel Powoduje, że, że te dochody w, po prostu są większe z ropy i gazu, ale całościowo w tym roku są one niższe niż w latach poprzednich i są to niższe o około 30%. Więc mamy sytuację taką, że owszem, budżet wygląda stabilniej. Natomiast on wygląda stabilniej przez to, że bardziej golą swoich, mówiąc po prostu bez, bez ogródek, niż, niż to, że Rosja wspaniale sobie poradziła z sankcjami i, i świetnie handluje, chociaż trzeba przyznać, że price cap na ropę, który wynosił 60 dolarów i który trzymał się mocno przez no, prawie 9 miesięcy, powodując, że te wpływy do budżetu są niższe, został złamany. Cena ropy w tym momencie na rynkach jest na tyle wysoka, że kraje, zwłaszcza z Azji, biorą tą ropę w cenie wyższej niż 60 dolarów. Udało się obejść też problemy z ubezpieczycielami. Gdyż grupa G7 narzuciła taką, taką właśnie blokadę, że nie można, tego, nie można ubezpieczyć tankowców, które wożą ropę kupioną powyżej 60 dolarów za baryłkę. Natomiast znaleźli się ubezpieczyciele, mniejsi, ale znaleźli się, którzy to robią, zwłaszcza z Azji. No i, no i to płynie, natomiast wolumen spadł. Spadł wolumen na tyle, że pomimo wyższych kwot, jakie dostają za ropę i gaz, wpływy do budżetu spadły o jedną trzecią. A jeżeli chodzi o wydobycie gazu, mamy w tym momencie naj, największe ograniczenia na wydobyciu gazu przez Gazprom w historii tego przedsiębiorstwa. Więc no, z tą gospodarką jest jako tako. Nie? No, ale jak długo, Mate, jeszcze to będzie trwało? Czy oni rzeczywiście. Rozumiem, że społeczeństwo rosyjskie znacząco różni się od zachodniego. Tam te, mhm. ta, ta prowincja nie potrzebuje zbyt wiele, ale jak w Twoich takich Waszych analizach to wygląda? Czy tam rzeczywiście. Dochodzi do jakiegoś niezadowolenia, czyli, czy jednak Rosjanom, jak żyło się źle, oni są do tego przyzwyczajeni, ważne, że jest woda, ważne, że jest co zjeść. Mówię o prowincji, pomijając te wielkie metropolie. No właśnie z tym, czy jest co, co zjeść, może być problem. E, ostatnio może powiem o takich kilku sytuacjach, które dotyczą rosyjskiego społeczeństwa. Pierwsze, mamy rekordy, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów. Z tego względu, że inflacja ukryta jest znacznie wyższa niż oprocentowanie kredytów w bankach, więc ludzie masowo, każdy, kto był w stanie kupić sobie coś, co przechowa wartość, brali kredyty. I mamy, w lipcu był rekord, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów. Został on pobity w sierpniu, następnie został on pobity we wrześniu historyczny rekord. Czyli trzy miesiące z rzędu. Ale to e... mówimy też, bo ja czytając u Was i czytając rosyjską mm -hmm. prasę, dużo też widziałem teraz informacji o tych państwowych atrakcyjnych kredytach. Putin dużo o, o kredytach mówi w swoich wystąpieniach. Tak, jest coś takiego jak atrakcyjny kredyt na, na zakup nieruchomości, natomiast on jest obwarowany, tak jak u nas, kredyt 2%. Więc on dotyczy tylko jakiegoś marginesu całego społeczeństwa, marginesu, może źle to brzmi, małego wycinku społecznego całej populacji. Natomiast średnio, ja sobie ostatnio to przeliczałem, od niemowlaka do śmierci każdy Rosjanin ma zadłużenia średnio licząc na 2,5 tysiąca dolarów. Czyli to jest gdzieś jego no, kilkumiesięczna pensja. I to wliczam już do wora wszystkich od niemowlaka do emeryta. Natomiast biją też Rosjanie w tym momencie rekordy, jeżeli chodzi o niespłacalność kredytów. Więc no, za dużą ilością kredytów. Pójdzie też duża ilość niespłacania tych kredytów. Więc y, wygląda to tak, jak y, wygląda w tym momencie. Y, I co jeszcze? Y, oprocentowanie. Oprocentowanie w bankach y, jest teraz coraz wyższe, i z każdym miesiącem ilość bankructw konsumenckich będzie rosła. Nie wiem, czy nie wiem, jak dawno ostatnio rozmawialiśmy, ale chyba rozmawialiśmy, gdy było stopa procentowa była 8,5, później zwiększono ją na 12, teraz jest 13. No i wkrótce być może rozpocznie się kolejna podwyżka stóp procentowych, Na to się wszystko przełoży. Oczywiście na oprocentowanie tych. Kredytów, wyobraź sobie w tym momencie, oprocentowanie kredytów hipotecznych na mieszkania to jest jakieś 15-16%. Za chwilę może być 16-18% rocznie, więc jest to dosyć no, ciężki temat. Kolejnym takim ciekawym tematem dotyczącym społeczeństwa rosyjskiego jest to, że ze względu na to, że nowych samochodów producenci Zachodni nie sprowadzają ze względu na sankcje. Rosjanie kupują samochody chińskie, na przykład Moskwicz, który jest kopią rosyjskiego samochodu, jest dwa razy droższy niż jego odpowiednik produkowany w Chinach, więc tutaj też mają dosyć dosyć dużą dopłatę, no ale Chińczycy mogą sobie na to pozwolić, bo nie ma za bardzo konkurencji, natomiast samochody używane rosną ceny na tyle dużo, że obecnie samochód używany 3-4 letni jest wart więcej niż jak był nowy, więc... Okay. Ale problem z cenami ogólnie samochodów na rynku europejskim, tak. nawet tych używanych, jest bardzo duży, bo coś, co tak. kiedyś mogłeś kupić za 10, dzisiaj kupisz za 16. Zgadza się, mamy to w Europie, tylko że w Rosji mamy wszystko to, co w Europie, tylko bardziej, bardziej odczuwalne. Nie? E i to są takie elementy, które no, wprowadzają duży niepokój w społeczeństwie rosyjskim. Natomiast to nie jest jeszcze kataklizm typu ludzie umierają i głodni na ulicach. Nie, to jeszcze nie to. Co prawda, Duma Państwowa wprowadza informacje o tym, że mm, będzie mm, przymuszała sklepy do wprowadzania takich półek z żywnością, której się kończy termin przydatności, która będzie dla emerytów i pracowników i, i dla emerytów i e, osób z e, orzeczeniem jakimś niepełnosprawności i coś takiego. Natomiast to nie jest jeszcze taka fala, wiesz, że o Jezu, co się dzieje. Ludzie, ludzie mają problemy z kredytami. Dobrym rozwiązaniem, żeby uniknąć płacenia tego kredytu jest, nie wiem, zaciągnięcie się do wojska. No i, no i rośnie nam fala chętnych, która może chcieć się do tego wojska zaciągnąć. Nie? Maty, patrząc na rosyjską gospodarkę jako laik, pewnie widzowie hmm. podobnie zawsze mają przed oczami te gigantyczne koncerny i ich właścicieli, oligarchów. Jak one radzą sobie dziś? Różnie. Różnie. Z tego względu, że te firmy, które sprzedają ropę, a teraz ropa jest droższa, to mają odrobinę oddechu. Natomiast. Prawdopodobnie będą musiały pozbywać się swoich rezerw w dolarach, juanach na rzecz rządu, będą przymuszane do wymieniania ich na rubla, żeby stabilizować kurs rubla. I tu może się to odczkawką w przyszłości. Gazprom, tak jak mówiłem, no, ograniczył wydobycie do najniższych poziomów w swojej historii, to znaczy ma największe ograniczenia wydobycia w swojej historii. W tym momencie mieliśmy historię, że pracownicy na jednym ze złóż Gazpromu na Syberii nie dostają od dwóch miesięcy wypłat i nie dostali. Ubioru zimowego, no ale to mogą być jakieś wiesz, pojedyncze przypadki przez zaniedbania. Natomiast, w opinii ekspertów rosyjskich, e, wiele z firm czeka restrukturyzacja, gdyż e, no, stracili ręki zbytu, nie potrafią zdobyć nowych. E, no a jednak machina jest troszeczkę za duża, ten kołowrót jest za duży i gdzieś trzeba będzie może e, tematy przycinać. Pojawił się jeszcze w Rosji bardzo duży problem z tłumikiem paliwowym, czyli czymś w rodzaju takiej dopłaty do paliwa, gdyż Rosjanin na stacji płaci cenę często niższą niż jest koszt wyprodukowania takiego paliwa. Różnicę dopłacał rząd właśnie tak zwanym tłumiku paliwowym, oni w ramach oszczędności i w ramach próby ratowania budżetu Odchodzili od tego tłumika w ostatnich miesiącach, natomiast powodowało to bardzo wysokie wzrosty cen paliw hurtowych. Z drugiej strony rząd naciskał, żeby na stacjach benzynowych ceny nie podnosić, i pojawiały się takie abstrakcje na stacjach, że właściciele stacji po przeliczeniu. Kosztu zakupu paliwa do koszty sprzedaży wychodziła im ujemna marża, więc to, to, to nie mogło tak trwać. W tym momencie się wycofują okrakiem z tego, z tego rozwiązania, i ten tłumik najprawdopodobniej wróci nawet z datą wczes, wsteczną, czyli od 1 października bodaj. Teraz te prace trwają i to wszystko się toczy. No ale to z kolei oznacza, że będą musieli zwiększyć wydatki z budżetu, żeby pokryć ten tunik paliwowy. I tu mamy takie przeciąganie kołderki, bo ta kołderka jest no, troszeczkę przykrótka, i albo się ratuje społeczeństwo kosztem zadłużenia i dziury budżetowej, albo się łata budżet, no ale kosztem społeczeństwa. I w zeszłym roku mieliśmy pierwszy rok. Tak naprawdę tylko zadłużanie się z budżetu, społeczeństwo było poniekąd chronione, żeby nie odczuwało. Ten rok mamy taką szarpaninę. Raz w tom, raz w tom, raz społeczeństwo dostaje, tu później troszeczkę ratujemy firmy naftowe, ale widzimy, że społeczeństwo znowu ma za mocno śrubę, to tu próbujemy to jakoś ratować, no ale znowu dostają firmy paliwowe. Można tak to mniej więcej określić, że to jest taka przerzucanie tej, tej gotówki z jednej kubki na drugą, no ale tej gotówki po prostu nie ma w tym momencie tyle, żeby załatać jedną i drugą potrzebę. Nie? Tak, tylko wiesz co, ja mam czasem takie wrażenie, może, może mylne, a może nie, mm -hmm. że mm -hmm. często, a pewnie obserwujesz to i u siebie na profilu, i na ekonomii Rosji. U mnie się też często to pojawia, że często. Y Mamy takie wizje, że ta Rosja, pomimo jeszcze, niech dojdą kolejne sankcje, to już ta gospodarka gdzieś tam padnie, no ale jednak mhm. historia nas uczy, że ten przeciętny Rosjanin, może nie przeciętny, ale cały naród rosyjski i tak to wytrzyma. Wiesz, co by nie nałożyli, to oni i tak dadzą radę. Wiesz, może będzie biednie, ale potem i tak się odbijemy. Słuchaj, Coś zwróć, zwróć uwagę na Wenezuelę, zwróć uwagę na Kubę. To nie jest tak że ci ludzie wiesz, jeżeli zostaną wprowadzone z Korea Północna, ci ludzie żyją, tylko jakie to jest życie, nie? to też e, to jest proces i to jest proces rozłożony na lata, dekady, taka de lada, likwidacja klasy średniej, y, osłabienie się edukacji, służby zdrowia, w przyszłym roku zapowiedziane są cięcia, słuchaj, y, w wielu... Aspektach gospodarki, takie jak szkolenictwo, właśnie czy służba zdrowia, będą cięcia i to cięcia o 10% w bardzo wielu sektorach, pomimo wzrostu cen. Okay. Czyli, czyli, wiesz, mamy inflację, która jest już oficjalnie 5,5%. Nieoficjalnie według nas około 30-35, według Uniwersytetu Hopkinsa 60. No ale nawet weźmy połowę naszej tak bezpiecznie, czyli w połowie między 5,5 a 30, to tam w okolicach 15-17. No i od tego jeszcze odejmij 10% z budżetu, tego, który był w zeszłym roku. No to naprawdę masz duże cięcia i. i Dzisiaj robiliśmy taki materiał na porannym cepie na YouTubie, gdzie informowaliśmy, że startujący nauczyciel z wyższym wykształceniem w wieku 20-30 lat, w 40% regionów w Rosji zarabia około 400 na rękę. To jest, wiesz, to jest poniżej, najniższej krajowej, tam, po prostu tam może jakiś dodatek czy coś, dodatkowe godziny. Na no start jest straszny. W wieku nauczycieli 20-30 lat masz tylko 10% nauczycielów. W wieku 30-40 też 10. Średnia wieku nauczycieli to jest 46-47 lat. I masz braki w wakatach na przykład nauczycieli matematyki 47%. No to to, to, to już jest problem przyszłościowy. Kto będzie tych ludzi uczył? Wiesz, kto rozsądny pójdzie do szkoły uczyć i przez kilka lat żył, będzie żył za 400 zł. Tam jakieś programy rząd próbuje wprowadzać, natomiast na razie to jest jeszcze daleka droga. No i, no i widać w statystykach, że między 20 a 40 lat to masz tylko 20% nauczycieli, a 80% ma powyżej 400 lat. To są tematy, których nie widać, bo, bo patrzymy na tabelkę A, PKB, A, dziura budżetowa, ale to jest te clue, których, których normalnie nie ma. Wiesz, zapotrzebowanie wśród lekarzy, zapotrzebowanie wśród nauczycieli, zapotrzebowanie wśród serwisantów linii ciepłowniczych. To są tematy, wiesz, linie przesyłowe gazu. Duża większość linii takich gazowych po Rosji ma ponad 40 lat i wymaga serwisu lub wymiany. To są tematy, bloki. Kurczę, już nie pamiętam, jak, jaka to była liczba, ale miliony bloków kończy im się ten resurs, ten termin ważności. One były budowane, wiesz, ta wielka płyta w latach tam 50., -tych, 60. -tych. U nas w Polsce one są regularnie remontowane, ocieplane, ale też nie mamy takiej skali temperatur. A jeżeli na przykład masz te bloki, nie wiem, na Syberii, czy, czy w jakichś miejscach, gdzie ta skala różnic temperatur jest wysoka, wybudowane one były, u nas kradli, ale w Rosji kradli bardziej, więc wiesz, ta statystyka techniczna jest jeszcze gorsza, i na przykład nie było robione nic żadnego ocieplenia, żadnego remontu. No to te bloki w tym momencie wchodzą powoli na listę zagrożonych zawaleniem, i była taka statystyka, że wymaga się, żeby do 2036 roku, o ile dobrze pamiętam, budować 3 miliony mieszkań rocznie. Rok w rok. No to to nie jest do To realizmu. jest dużo skala. To, to, to jest w tym momencie nie do zrealizowania. Zwłaszcza, że to są, aha, i że trzeba albo remontować. A remontować remontuje się z budżetów regionalnych. Budżety regionalne są wyczyszczone, bo jest wydrenowane, żeby szło do centralnego, żeby nie było dziury budżetowej. No i to są rzeczy, które się nie spinają i po prostu składają się w jedną większą układankę. Natomiast jest to proces bardzo powolny. No nie ma co się oszukiwać. Nie wydarzy się to w jeden dzień. My to codziennie nagrywamy i codziennie wrzucamy gdzieś właśnie w YouTube'a na tych porannych cepach. No i opisujemy ten proces i pokazujemy, które elementy mają problem i gdzie to się pogłębia. No i tyle. Mateusz, a czy na koniec, czy Wy z Pawłem mhm. macie też jakieś dane dotyczące przemysłu? Zbrojeniowego i czy on cierpi? Bo często się pojawiały gdzieś w przestrzeni informacji, mhm. jakieś informacje w przestrzeni medialnej, że jakieś tam części nie dochodzą, część sprzętu jest nieprodukowane, mhm. ale z drugiej strony znowu mieliśmy informacje zatrzymania tam jakichś grup przewożących chipy do Rosji. Jak radzi mhm. sobie przemysł zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej? Ja ci odpowiem, w maju. Mamy październik, w maju był pik, najwyższa zdolność przemysłu rosyjskiego w tym roku. Od tego momentu mamy tylko spadki. Po prostu pojawiają się problemy serwisowe, częściowe, kadrowe, jest straszne zapotrzebowanie na siłę roboczą. Braki w sektorze wytwórczym, takim przemysłowo-wytwórczym. Teraz, żeby Cię nie skłamać, to chyba było 600 tysięcy ludzi, ale to było kilka miesięcy temu. Nie wiem, czy już nie jest więcej, ale to jest tylko jeden element, ale było w informatycznym kilkaset tysięcy ludzi, w budownictwie chyba też 350, o ile dobrze pamiętam. Więc te zapotrzebowanie i tych wakatów jest bardzo dużo. No i, no, i nie da się już podkręcić bardziej śruby, lub będzie to trwało bardzo powoli. Pracownicy z Azji Centralnej nie za bardzo chcą przyjeżdżać, bo ich biorą w Kamasze, więc tu sobie strzelili w stopę. Osłabienie rubla powoduje też, że no, ta praca w Rosji jest mniej opłacalna niż jak rubel był 50 czy 60 rubli do dolara, niż jak jest 98 na przykład. Nie? No to, to, to wiesz, to, to wszystko. Są te elementy składowe i takie małe kamyczki do plecaczka. Nie idziesz na, na szczyt i ktoś ci wrzuca co krok kamyczek. No pierwsze 100-200, no nie odczujesz, a później z każdym kamyczkiem jest ci coraz ciężej. No? Ale idziesz, póki masz siłę. No i oni będą szli, póki mają siłę, no bo, no bo jednak jest. Aha, jest jeszcze jedna rzecz. Już chyba ponad 40% wpływów do budżetu jest przeznaczana na machinę wojenną i, i uzbrojenia i machinę wojenną. Więc... No i zapowiedzi no... też są dość też interesujące, gdyż znowu zapowiadają, tak. że większe środki będą wpływać właśnie na kwestie yy, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak, 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 więc yy, no... Będą po prostu wysysać z kraju, ze społeczeństwa oszczędności, wyższe podatki, wyższy VAT. No to wiesz. I to, i to jest takie, jak zarabiasz, wiesz, 3000 złotych i ci nagle, wiesz, 2800 czy 2700 będziesz zarabiał, to aż takiej różnicy nie odczuwasz, nie? Ale to w podatkach, jest razy kilkadziesiąt milionów do budżetu państwa. Ogromny zastrzyk. No i w tym momencie to mniej więcej tak obserwujemy, że, że jest, to, jest to po prostu powolne skubanie ze wszystkich stron, jak się da, społeczeństwa, przedsiębiorstw, no, zabieranie waluty. No, wszystko co się da, żeby, żeby to jak najbardziej przedłużyć, no bo nie ma co się oszukiwać, tylko przedłużając, bo siły nie mają na tyle, żeby przełamać tę Ukrainę i żeby ją podbić, siły ekonomicznej, militarnej, no też z tego co, co obserwuję, co prawda nie jestem ekspertem, no ale wychodzi na to, że też nie potrafią. Więc jest tylko szansa przetrzymać, zamęczyć, znudzić zachód i, i próbować jakiś pad zrobić, który i tak dla nich będzie korzystniejszy niż, niż wycofanie się całkowite, uznanie, wiesz, jakichś roszczeń, później tego spłata. Więc hmm, będzie to proces myślę, długi i ta wojna nam jeszcze chyba potowarzyszy troszeczkę. Natomiast koszty, które ponosi rosyjskie społeczeństwo, są duże, rosną i te zapóźnienia i te cofnięcie się, te wychodzenie firm zachodnich, no to będzie, to będzie później bardzo długo się odbijało czkawką, bo to teraz jest mało widoczne, ale to się rozleje później na następne dwie-trzy dekady, żeby, żeby gonić, nie? Mateusz, miałem kończyć, ale przyszło mi na myśl jedno pytanie. Mówiłeś o młodym nauczycielu, który wchodzi na rynek pracy w Federacji Rosyjskiej. Wyobraźmy sobie młodego chłopaka. On dziś, młody Rosjanin, idąc do, jako nauczyciel do szkoły, zarobi te 400 zł, ile zarobi, idąc na szeregowego do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Czy teraz yy, siły zbrojne są powiedzmy, można powiedzieć, najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w Federacji Rosyjskiej? No tak, tak, tak. Dokładnej kwoty ci nie podam, bo to jest yy, chyba zależne od regionu, od stopnia i, i tak dalej. Yy, ale to są setki tysięcy rubli, nie? Więc w przeliczeniu no, z 10 tysięcy na przykład złotych. No, to... Gdzie, gdzieś mi mignęła właśnie wiadomość o tych zarobkach w y, Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej mm -hmm. i one się chyba. Lepiej nie, prezent... prze, prze, przepraszam, 100 tysięcy rubli to nie jest 10 tysięcy złotych. Ja już znowu coś poknociłem. Nie, wiesz Ale co, to gdzieś, ci zaraz. Gdzieś z, była zaraz powielana informacja i ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Y, kwestia może sprawdzenia może pomysł na jakąś. 4,5. Powiedzmy 4,5, ale może być 150 tysięcy rubli, 200 tysięcy rubli, no to to wszystko pewnie zależne bo jest. Bo wiesz, od czego... mignęła ta informacja, że te zarobki są o wiele atrakcyjniejsze chociażby niż u nas co do wojskowych. Nie wiem, gdzie, jaka to jest ten. Muszę może moich kolegów redakcyjnych albo was poprosić, ciebie i Pawa, jak to właśnie zestawić zarobki po stopniach, jak one wyglądają w wojsku polskim, a właśnie w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. No, ale to, to nie my, bo, bo my to tak wojskiem to się tak. w sumie mało zajmujemy, dlatego Rzucę też. Rzucę mojej ekipie, więc mam nadzieję, że tak. rzuciłem im pomóc Mogą zrobić micke. fajną in, in, infografikę mogą zrobić. Tak, jest. tak, to jest ciekawe, natomiast trzeba brać pod uwagę, że u nas idąc do wojska, to w tym momencie idziesz y, raczej na takie troszkę przygodo w czasy, nie? No nikt do ciebie no nie tak. strzela, nie śpisz w okopie. Zupełnie inny obóz minusowych w tempat... Tak, 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 więc, więc no jednak y, u nas zgodzić się na y, służbę w wojsku, to y, na ten moment no, raczej nie grozi ci y, śmierć. No inny stopień ryzyka powiedzmy. Dokładnie, dokładnie. Mateusz. A tam jednak już wiedzą, z czym to się je. Tak jest. Mateusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tematykiem stanu gospodarki Federacji Rosyjskiej, gorąco odsyłam, polecam. E Ekonomia Rosji. Mateusz i Paweł podzielili się na pewno z Wami masą ciekawych informacji. Jeszcze raz dziękuję. Prosimy o pozdrowienie Pawła i życzymy miłego, spokojnego popołudnia. Dzięki serdecznie, trzymajcie się, cześć. Sponsorem programu. PeeWee. Militaria per